Dzień dobry, zapraszam na karty dnia 2 grudnia, w poniedziałek. Zerknijmy, jak tutaj energie będą nam się układać. A energii będzie dużo. Ta karta maga świadczy o tym, że no, możemy mieć dużą siłę sprawczą dzisiaj. Także uważajmy, czego sobie życzymy, bo to może się dzisiaj nam spełnić. jak my się pokazujemy i co wokół nas. Może być tak, że będziemy czuć się zmęczeni. Wcale nie będziemy mieć ochoty na to, żeby rozpoczynać ten tydzień. Niektórzy może nawet zostaną w domu, dlatego że trzeba będzie trochę odpocząć, trzeba będzie zwolnić. Tak więc to może być właśnie taki dzień, gdzie albo będziemy chcieli dać sobie po prostu na wstrzymanie, albo odpocząć, albo też niektórzy zostaną w domu, po prostu wezmą dzień wolnego, albo może będą kontynuować zwolnienie lekarskie. Też jakaś karta międzynarodowości mi się tutaj pokazuje, właściwie dwie karty. Szóstka mieczy przy karcie świata. Świadczy o tym, że to mogą, mogą się do nas odezwać właśnie osoby z daleka. Możemy dostać jakieś wiadomości. Dosyć nieoczekiwanie. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jest obok nad tym układem króluje karta góruje, karta koła fortuny. Um, tak więc dobrze by było, żebyśmy um... Byli na to przygotowani, dlatego że coś nieoczekiwanego może się wydarzyć, a my gdzieś tam będziemy w domowych pieleszach. Może właśnie dzisiaj będziemy mieć na to czas, żeby odezwać się do tych osób, żeby odpowiedzieć na wiadomość. Może ktoś z przeszłości się pojawi w dzisiejszym dniu właśnie w naszym otoczeniu. Jeżeli będziemy zmęczeni. Naszą pracą albo będzie, zostaniemy w domu, będziemy mieć więcej czasu. No, kto wie, czy to w jakiś tam sposób nas nie zainspiruje, nie zmotywuje do tego, żeby odpowiedzieć na wiadomość albo odezwać się do osób z naszej przeszłości, którzy gdzieś tam może wyemigrowali daleko. Albo w tym kole fortuny widziałabym taką sytuację, że to ktoś do nas się odzywa. Także tutaj zadbajcie o siebie w szczególności, no i w momencie, kiedy na spokojnie gdzieś tam będziecie, może leżeć w łóżku albo gdzieś odpoczywać, może się odezwać ktoś z przeszłości, ktoś, kto mieszka gdzieś daleko gdzieś za granicą może. No i no zobaczymy, co z, tego, co z tego wyniknie. W każdym razie, trzymajcie się, życzę Wam dużo zdrowia. I do usłyszenia już jutro. Pa, pa.